Witam wszystkich, z tej strony ekipa GLPA. Dzisiaj zapraszamy Was na kolejny odcinek na naszym kanale, czyli kolejny odcinek serii Urbex. Dzisiaj przed nami port rzeczny, którego tutaj widzicie nad rzeką Warta. No i teraz tak, tutaj mamy takie coś. To był port, ale no on już jest nieczynny, jak widać. Chyba to by było, patrząc po tym wylewaniu betonów, być może to będzie z okresu II wojny światowej, ale jeszcze dokładnie nie wiemy. Wbijamy zaraz tam do góry. Ogólnie ten cały port należał do tego oto elewatora. O, ale patrzcie, tu mamy napis w ogóle 1959, co ciekawe. No, gdy jeszcze transportowało się materiały jakieś rzeką, no to tutaj po prostu przyjeżdżały różne rzeczy do tego elewatora. No ale później już się to nie opłacało, więc tak to się prezentuje, to mamy taki słup. Ale tutaj mamy ładny taki balkon, widok na rzekę Warta. Idziemy teraz do góry. Widoczek. Ja mam jeszcze wyżej. Widzimy się zaraz na górze. Byliśmy na górę. Taka dziura tu jest. Zobaczcie, tu piękny widok na rzekę. Tak się to prezentuje, naprawdę fajnie. Nie wiem, dlaczego służyło to. Jeżeli wiecie, no to napiszcie nam to w komentarzu. Dobrze widzowie, zeszliśmy już na dół. Dziękujemy Wam za ten film. Zapraszamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie ominąć żadnych nowości. Widzimy się w następnych odcinkach. Siemanko.